tym wideo odpowiem Ci na pytanie, do którego WOMP-u musisz się udać, aby odbyć badania lekarskie za jazdę po alkoholu, jak oczywiście dostałeś skierowanie. Czy jak jesteś Suwałk lub Przemyśla, to możesz przyjechać do Wrocławia, gdzie oczywiście miejscowy DWOMP jest szczególnie miły mojemu sercu. Zacznę oczywiście od zapytania mojego widza. Dzień dobry Panu, czy na badaniach lekarskich, powtarzam jeszcze raz, lekarskich po utracie prawa jazdy ze względów zdrowotnych istnieje rejonizacja? I od kogo właściwie musi być to skierowanie i nadanie biegu sprawie? Wszystkiego dobrego i z góry dziękuję, Michał. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku, dziennik ustaw, pozycja 949, przeczytasz w paragrafie 10. Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w artykule 75 ust. 1 punkt 3 do 5 ustawy, oczywiście ustawy o kierujących pojazdami, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Czyli powtarzam jeszcze raz, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Natomiast te punkty od 3 do 5 są to: punkt 3. Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia. No, klasyczna taka sytuacja, WOMP Ci zabrał prawko, a Ty jeszcze raz tam się musisz przebadać, czyli po negatywnym badaniu w WOMP-ie nie możesz ładnie po tym terminie pójść do mnie, tylko musisz wrócić do WOMP-u. Punkt 4. Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. No, sprawa jasna, tak przynajmniej mi się wydaje. No i ostatni, punkt 5. Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do jej stanu zdrowia. Czyli na przykład ktoś Cię podpierdzielił, że jesteś chory, tam na padaczkę, cukrzycę, skąd się tam dowiedział, a Ty zostaniesz skierowany do WOMP-u, a nie na przykład do lekarza prywatnego, takiego jak ja. No i kto wystawi Ci to skierowanie? Oczywiście starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, po otrzymaniu od organu kontroli ruchu drogowego wniosku o skierowanie osoby na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Gdzie masz obowiązek się udać? No, ponieważ w obu przypadkach mówi się tutaj o miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Oczywiście skierowanie ze względów porządkowych wystawi Ci lokalny starosta, no, tam gdzie jesteś zameldowany, no, ale w mojej opinii później możesz pójść do każdego innego WOMP-u. No bo tak na logikę, no możesz mimo wszystko mieszkać gdzieś indziej. I w praktyce jest to honorowane przez wydziały komunikacji, czyli takie wędrówki ludów z jednych WOMP-ów do drugich WOMP-ów się zdarzają. No tak na przykład zrobił niedawno jakiś ziomek ze Szczecina, który do mnie przyszedł na psychotesty, a w lokalnym dolnośląskim WOMP-ie sobie zrobił badania lekarskie za alkohol. No oczywiście do badań psychologicznych żadnej rejonizacji nie ma. No i miałem wspomnianego kierowcę ze Szczecina, czy na przykład jakiegoś innego z Rzeszowa, którzy prawko jakoś szczęśliwie odzyskali. Nasuwa mi się tutaj taka analogia do zdawania prawa jazdy w całym Polsce, czyli słyszałem, że podobno WORT Sieradz jest jakiś tam bardzo liberalny, czy WORT Krosno, w którym oczywiście byłem na wakacjach, czyli elek tam jest cała kupa. I dlaczego nie miała być tutaj sytuacja analogiczna, że jeden WOMP, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, jest lepszy od drugiego, no i mogą jakoś te WOMP-y ze sobą teoretycznie kontrolować, pomimo że zasady badań lekarskich no, w teorii są identyczne. No ale w WORD-ach zasady egzaminów państwowych na prawo jazdy no, identyczne są również. Także na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. No jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem, masz szansę to nadrobić, masz szansę dokonać subskrypcji mojego kanału YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś po tej mojej prawej stronie, a po Twojej lewej są linki do subskrypcji. Jaką masz z tego korzyść? Korzyść jest oczywista, bo przynajmniej raz na tydzień
wysyłam jakieś nowe wideo, nie mam jakiegoś schematu wysyłania, że to powiedzmy we wtorek, czy w środę, czy w niedzielę, a w ten sposób od razu na maila, na swoją skrzynkę pocztową otrzymasz powiadomienie i obejrzysz to wideo jako pierwszy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Tak się przez chwilę zacząłem zastanawiać, kiedy wędrówka do drugiego WOMP-u ma sens. No i powiedzmy, jeżeli narozrabiałeś w jednym WOMP-ie, czy powiedzmy no troszeczkę się obcesowo zachowałeś, czy masz wrażenie, że no nie jesteś tam osobą mile widzianą, jesteś tam jakąś personą non grata, no warto chyba wtedy pojechać do drugiego WOMP-u. Teoretycznie masz tam czyste konto, no bo skąd te ludzie z Wrocławia mają wiedzieć, co tam rozrabiałeś, powiedzmy, w Warszawie. Także, a mimo wszystko nie życzę Ci sytuacji, żebyś musiał się badać w jakimkolwiek WOMP-ie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.